metropolito lwowski Mieczysławie, czcigodny biskupie Leonie, drodzy bracia w kapłańskim posługiwaniu, drodzy bracia alumni, diakoni, czcigodne siostry życia konsekrowanego, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, zjednoczeni w chlebie dającym życie wieczne, zgromadzeni tutaj z Lwowa, z archidiecezji lwowskiej, z Polski, z wielu krajów świata. Obchodzimy dzisiaj jedno z najważniejszych świąt Kościoła, uroczystość ciała i krwi pańskiej. Wychodzimy na ulice i place naszych miast, aby pokazać światu największy skarb Kościoła, Chrystusa Eucharystycznego. Syn Boży stał się człowiekiem, aby być Bogiem z nami. Przyjął postać chleba, aby być Bogiem w nas, aby w nas zamieszkać, aby uczynić z nas świątynię swojego ducha. O, jak wielki musi być człowiek, skoro został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, skoro został odkupiony przez krew Chrystusa, skoro został zaproszony do Bożego stołu na ucztę. Nie dosyć było to dla człowieka, mówi stara pieśń wiernego ludu, że na ołtarzu co dzień nas czeka, sam ludu swego odwiedza ściany, bo pragnie bawić między ziemiany. Bóg pragnie z nami przebywać, bo Jego radością jest mieszkać pośród synów ludzkich. Ukrył się pod postacią chleba w Eucharystii jako Bóg czuwający dzień i noc w półmroku świątyni, czekający na nas, abyśmy do Niego przychodzili, abyśmy przechodząc obok Kościoła, idąc do pracy czy do szkoły, wstąpili na serdeczną rozmowę z Nim. Jemu przedstawili nasze radości i troski, nasze sukcesy i niepowodzenia. Eucharystia to przede wszystkim ofiara nowego przymierza, ofiara, w której sam Chrystus składa Ojcu Niebieskiemu swoje ciało i krew dla naszego zbawienia i dla zbawienia całego świata. Eucharystia to msza święta, na którą Chrystus zaprasza nas w każdą niedzielę, abyśmy odnawiali pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania, abyśmy się umacniali w naszej drodze chlebem dającym życie i zaczerpnęli sił do dawania świadectwa naszej wierze. Eucharystia to także komunia święta. To święta uczta, na której, jak mówi stara modlitwa Kościoła, spożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, chwały nieba. A równocześnie przyjmujemy wezwanie do budowania wspólnoty. Eucharystia bowiem łączy nas najściślej jak można z Chrystusem, Bogiem, ale także łączy nas z braćmi i siostrami, dziećmi jednego Ojca w niebie, uczestnikami tego samego stołu eucharystycznego. Nie może kochać Boga ten, kto nie miłuje człowieka. Bóg, który w Chrystusie stał się człowiekiem, pragnie, abyśmy Go miłowali w człowieku. To On dziś w człowieku jest głodny, spragniony, prześladowany i chory. To On powtarza nam nieustannie wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. To On nam powtarza, jak Chrystus usłyszanej przed chwilą Ewangelii apostołom: wy dajcie im jeść, wy nasyćcie głody także ludzkich serc i ludzkich dusz, głodnych prawdy, miłości i Boga. Eucharystia posyła nas z misją do człowieka i świata. To sam Chrystus mówi do nas: idźcie i głoście. Idźcie
W pokoju Chrystusa idźcie, nieście ten pokój do ludzi. Idźcie i dajcie na co dzień świadectwo o tym, co usłyszeliście. O słowie życia, o chlebie dającym życie wieczne. Dzisiejsza uroczystość prowadzi nas do jerozolimskiego wieczernika, do owej sali na górze, gdzie Jezus odbył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i rzekł im: bierzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i wszyscy z niego spożywali. Apostołowie po raz pierwszy przyjęli ciało i krew jako pokarm tej pierwszej, niezwykłej i jedynej wieczerzy. Stali się uczestnikami przymierza, nowego i wiecznego przymierza, które zostanie ustanowione przez ciało wydane na krzyżu i przez krew przelaną przez Chrystusa dla naszego zbawienia. Chrystus mówi im dalej: zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do tego dnia, gdy go pić będę w Królestwie Bożym. Jest to więc dosłownie ostatnia wieczerza, Królestwo Boże, Królestwo czasu przyszłego, zapowiedziane w Eucharystii. I w tej Eucharystii będzie się rozwijać aż do skończenia świata, aż się wypełni wszystko to, co Bóg z nami i ze światem zamierzył. W jednej ze swoich homilii na Boże Ciało święty Jan Paweł II przypomniał, że w kościele pierwszych wieków uczestników Eucharystii nazywano po grecku Christofori, Theofori, niosącymi Chrystusa, niosącymi Boga. Bowiem z Eucharystii wychodzili, niosąc w sobie Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem i przyjął postać chleba. Z Chrystusem w sercu szli pomiędzy ludzi, w codzienne, ludzkie i zwyczajne życie. Eucharystia, mówił święty Jan Paweł II, który zostawił nam zresztą jako ostatni swoją encyklikę o Eucharystii. Eucharystia, mówił, jest sakramentem najgłębszego ukrycia się Boga. On się ukrywa w postaci pokarmu i napoju, chleba i wina. I w ten sposób ukrywa się w człowieku. Ale równocześnie ta sama Eucharystia, przez to, że się w człowieku ukrywa, jest sakramentem szczególnego wyjścia w świat, wejścia w ludzi, wejścia w to wszystko, co składa się na nasze życie codzienne. I tutaj w tych słowach, myślę, jest najgłębsza geneza uroczystości Bożego Ciała. Wiemy, że to święto powstało w swoim historycznym kształcie w XIII wieku, że szybko i szeroko rozwinęło się wśród katolickich społeczeństw na całym świecie. Ale możemy powiedzieć, że początkiem tego święta była ta pierwsza procesja złożona z apostołów, którzy po zakończeniu wieczerzy wyszli na Górę Oliwną, niosąc Chrystusa w swoich sercach w sakramentalnym znaku i otaczając Chrystusa żywego, który szedł z nimi i ich prowadził. I my dzisiaj nawiązujemy do tej odwiecznej tradycji. Sprawujemy Eucharystię. Przyjmujemy ją do naszych serc, aby nieść Chrystusa przez ulice Lwowa, w monstrancji i w żywej monstrancji naszego ciała. Na spotkanie z wszystkim, co nas tutaj i w naszych środowiskach otacza, co stanowi przedmiot naszej troski, naszych planów, zamierzeń i tęsknot. Aby wobec wszystkiego, wobec wszystkich świadczyć o nowym i wiecznym przymierzu. O Bogu, który jest nie tylko z nami, ale w nas. O Bogu, który przemienia, który potrafi przemienić nasze życie
W jednej z katechez środowych papież Franciszek postawił nam, wierzącym, karmiącym się ciałem i krwią Chrystusa, konkretne pytania o relacje pomiędzy naszym uczestnictwem w Eucharystii a świadectwem naszego życia. Po to, abyśmy na niej odpowiadali, abyśmy sobie robili rachunek sumienia z naszej postawy eucharystycznej. O to także apelował święty Jan Paweł II, abyśmy byli ludźmi Eucharystii. Pierwsze pytanie to pytanie o naszą relację z innymi uczestnikami Eucharystii. Czy udział we mszy świętej pozwala nam odczuć, że wszyscy są moimi braćmi i siostrami? Czy rozwija się we mnie zdolność radowania się z tymi, którzy się weselą, a smucenia się z tymi, którzy płaczą? Czy pobudza mnie, aby wyjść do tych, którzy potrzebują mojej obecności, mojego dobrego słowa, wyciągniętej ręki, przebaczenia, do chorych, ubogich, zepchniętych na margines? Czy pomaga nam rozpoznać w nich oblicze Chrystusa? Drugie pytanie dotyczy gotowości przebaczenia innym. Idziemy na mszę świętą zawsze świadomi, że jesteśmy grzesznikami, bo wszyscy nimi jesteśmy. Oprócz Chrystusa i Maryi, nawet święci, wielcy święci, byli grzesznikami i skutecznie z tym grzechem walczyli. Zawsze chcemy uzyskać przebaczenie. Na początku mszy świętej mówimy, wyznajemy naszą winę, uderzamy się w naszą własną pierś, wypowiadamy owo, spowiadam się. Jest to prawdziwy akt pokuty. Jestem grzesznikiem i spowiadam się. Pamiętamy, że ustanowienie Eucharystii dokonało się tej nocy, który Jezus został wydany. W ofiarowanym przez nas chlebie i winie, wokół których się gromadzimy, za każdym razem jest ponawiany ten dar ciała i krwi Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Musimy iść na mszę świętą w pokorze, jako grzesznicy, ale jako ci, którzy modlą się codziennie, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Chrystus, który jedna nas z Ojcem w Eucharystii, wzywa nas w niej również do przebaczenia naszym bliźnim. Trzecia uwaga odnosi się do relacji pomiędzy celebracją eucharystyczną a życiem naszych wspólnot chrześcijańskich. To Chrystus gromadzi nas wokół siebie, aby nas umacniać swoim słowem, aby nas karmić swoim ciałem. Oznacza to, że z Eucharystii wypływa misja i tożsamość Kościoła. Przez Eucharystię Chrystus chce wejść w nasze życie, przeniknąć nas swoją łaską, tak aby w każdym z nas, w każdej rodzinie, w każdej wspólnocie istniała spójność między liturgią a życiem. Siostry i bracia, nasze serca napełniają się ufnością i nadzieją, kiedy pomyślimy o słowach, jakie zapisał święty Jan w swojej Ewangelii, słowa Chrystusa. To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przeżywajmy Eucharystię w duchu wiary i modlitwy, przebaczenia i budowania wspólnoty. Wnieśmy Chrystusa, którego przyjmujemy we wszystkie wymiary naszego życia. Śpieszmy z Nim do potrzebujących i bądźmy pewni, że Pan dokona tego, co obiecał i da nam zasmakować radości życia wiecznego już tu na ziemi. Niech się tak stanie. Amen.